Kancelaria Prawno-Windykacyjna, Leszek Janczewski. Dzień dobry. Witam. Panie Leszku, dzisiaj porozmawiamy o remontach, o nieruchomościach, ale głównie o umowach o remontach. Ja miałem taką sytuację właśnie niedawno, gdzie remontowaliśmy jeden z moich lokali. No i myślę, że gdybyśmy wcześniej nie podpisali tej umowy, przygotowanej właśnie tutaj przez Waszą kancelarię, umowy z ekipą remontową, no to miałbym dzisiaj duży problem. Co się wydarzyło? Firma po prostu miała problem z terminowością. I gdybyśmy nie wpisali, ja o tym nie wiedziałem, gdybyśmy nie wpisali tam kar, między innymi umownych, za każdy dzień, z tego co pamiętam, jest tam 100 zł za dzień, a dzisiaj już ten termin jest przesunięty o blisko 200 dni, no to po prostu nie odzyskałbym tych pieniędzy, byłby problem. Także chciałbym dzisiaj porozmawiać właśnie o nieruchomościach, o remontach, o tym jak właśnie dobrze przygotować umowę. Bo jednak chyba się Pan ze mną zgodzi, że Polacy może nie ruszyli, ale nie przestali remontować. Nie? Mam wrażenie, że Polacy ciągle remontują, nie? Coś budują, remontują. O czym świadczą kolejki w marketach tak. Związane z branżą budowlaną. No i mnóstwo pracy tych firm, tak? Że dzwonimy do firmy, a ona ma dwuletni termin. Nie tylko tych firm, Panie Grzegorzu, ale także duża ilość pracy wykonywanej ze strony kancelarii. Wynika to po prostu z zapotrzebowania naszych kontrahentów, partnerów biznesowych. Rzeczywiście budowlanka oraz transport, spedycja to jest jakby materiał na osobny film, ale budowlanka jest na pierwszym miejscu pod kątem skomplikowanych spraw i ilości spraw. Mhm. To spróbujmy ten jakby stopień skomplikowania tutaj bardzo uprościć, żeby każdy, kto nas ogląda, mógł powiedzieć, ok, wiem, jak tą umowę przygotować. Pierwszy punkt, szukamy firmy. W jaki sposób szukać, żeby dobrze znaleźć? Dzisiaj sytuacja jest taka, że bardzo dużo firm profesjonalnych z branży budowlanej wybrało emigrację. Nie ma ich w kraju. Nie mówię, że każda firma jest niefachowa, która obsługuje rynek polski, natomiast zdarzają się takie firmy i niestety coraz częściej, gdzie powiedzmy tych profesjonalistów jest zdecydowanie mało. Lub też pomocników, pracowników, którzy po prostu mają po raz pierwszy w ręku przysłowiową kielnię. Pierwsza rzecz, bardzo istotna, Szanowni Państwo, trzeba zebrać informacje na temat firmy w postaci działalności gospodarczej, czy też spółki z o.o. Opinie w internecie, informacje dotyczące wcześniejszych robót, które taka firma przeprowadziła. Powiem więcej, gdybym ja osobiście teraz budował dom, wybrałbym wykonawcę szukając w internecie, poprosiłbym wręcz o adresy miejsc, gdzie te domy były poprzednio do wcześniejszej realizacji, Oczywiście, żeby to zobaczyć. Oczywiście, że tak. Jeżeli dana firma nie wstydzi się swojej pracy, no to nie widzę powodu, żeby nie udostępniła nam tych danych, prawda? A to ona, nie wiem, tak zapytam jeszcze a propos, nie wiem, tych przepisów RODO i tak dalej, to oni mogą, nie wiem, udostępnić numer do... Za zgodą właściciela, za zgodą, który budował, tak? Zlecenia. I my sobie dzwonimy do właściciela, pytamy, czy ta firma budowała dom, czy możemy podjechać, czy pan jest zadowolony. Ja osobiście bym podjechał. Budowa domu to nie jest mały wydatek, więc chyba warto, tak. Nie? Podjechać nawet kilkaset dokładnie kilometrów może nawet. Żeby być pewnym. Ok, czyli rekomendacje, szukamy opinie, firmy, opinie. Rekomendacje, zebranie adresów, telefonów. Mhm, dobra, to mamy. Jak już to mamy, no to chyba kolejnym etapem, takim naturalnym, jest podpisanie umowy. Nie już wrzucanie ekipy na budowę, że działajcie chłopaki, dogadamy się. Przestrzegam przed sytuacjami, które mają bardzo często miejsce, stąd też zwiększony nakład pracy kancelarii i problematyka, z którą się spotykamy wtedy. Nie wolno podpisywać w cudzysłowie umów o remonty lub budowę domu tym bardziej na dębę. Czyli to umowa słowna to tak nie do końca w tym temacie? Absolutnie powinna być w formie pisemnej i nie na zasadzie zlecenia jednorazowego w mailu, gdzie można wymienić esencję na negocji poszczególnej umowy, ale przede wszystkim forma pisemna. Czyli forma pisemna i... Ale znowu, umowa to jest bardzo, myślę, szeroki temat, ocean wręcz, bo umów w internecie, czy umów od znajomych, czy umów być może nawet od tych firm, które oni nam zaproponują, powiedzą, tu jest proszę umowa, proszę podpisać, wszystko przygotowaliśmy i nie wiemy, co w tej umowie jest lub te zapisy są takie, że nie do końca jesteśmy w stanie je zrozumieć. No to co taka umowa powinna mieć i czy my sami ją powinniśmy przygotować?
Ściągnąć z internetu, skąd ta umowa? Zasada jest taka, że jeżeli umowa zostanie przedstawiona przez firmę wykonawczą, nie zawsze musi być całkowicie korzystna dla nas. Dla nas, no właśnie. Nie? Więc w tej sytuacji albo radziłbym kontakt z zaprzyjaźnioną kancelarią w celu weryfikacji tej umowy, lub też stworzenie umowy od podstaw. Może wymienię parę rzeczy, które bezwzględnie powinny w takiej umowie być, dokładnie. Się i one znaleźć. Chronią oczywiście dwie strony, nie? Bo my też chcielibyśmy, żeby firma też nie była pokrzywdzona, nie? Żeby przechodzimy z umową, która jest na przykład stworzona w kancelarii i pokazujemy i mówimy, tu są dla nas punkty ważne, tu są dla was. Chronią dwie strony. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra. Może tu się będę posiłkował. Termin rozpoczęcia, termin zakończenia. Jeżeli umowa jest podzielona na poszczególne etapy, kwestia sprecyzowania odbiorów tych etapów. A co to znaczy odbiorów? No na przykład, jeżeli budujemy dom i pierwszy etap kończy się na fundamentach. I odbiór to oznacza, że przyjeżdżamy, robimy zdjęcia? Odbieramy fundament. Najlepiej też posiłkować się niezależną osobą, która zna się na danej budowie. Może być to kierownik budowy z innej budowy. I można potwierdzić, że to jest dobrze zrobione, że ten etap jest zakończony, że możemy odhaczyć i zapłacić, załóżmy, za ten pierwszy etap, jeśli tak sobie ustalimy. Dobra. Kolejna rzecz, która ma związek z pierwszym punktem. Sposób i czas wynagrodzenia. Przestrzegam przed tym, żeby płacić z góry za 100% remontu. Z tego tytułu, że wykonawca, powiedzmy, że ma nieco mniejszą motywację, żeby dokończyć to w sposób prawidłowy. Żeby nie płacić z góry za 100%. Dokładnie tak. Zazwyczaj odbywa się to w formie zaliczek za poszczególne etapy, pod warunkiem, że dany etap będzie odebrany w 100%. Ale my też wcześniej w umowie ustalamy jakby kwotę za ten etap, że załóżmy, zrobiony jest ten fundament i on kosztował 20 tysięcy i musimy to wpisać, że ten fundament kosztuje 20, a on nie może kosztować więcej. Tak, bezwzględnie, żeby uniknąć po prostu nieporozumień. Dobra, prawda? Super. Kolejna rzecz, zakres. Mieliśmy ostatnio sprawę taką w kancelarii, gdzie strony, nie było umowy pisemnej, strony wyraźnie nie dogadały się, czy ma być to poddasze użytkowe, czy poddasze po prostu wykończone, ale bez możliwości wejścia. Zakres prac. Jeśli dołączony jest do umowy projekt i to precyzyjny, jak najbardziej precyzyjny, który rozwiewa poszczególne wątpliwości obydwu stron, tym lepiej dla nas. Zakres, jeszcze raz powiem, jest to też fundament współpracy z wykonawcą. Okej. Okay. Jeszcze tak dopytam, bo to chyba jest jasne, dla mnie przynajmniej, ale gdy firma dostanie od nas taką umowę, taką szczegółową, właśnie z projektem, ze wszystkim, być może nawet ta umowa ma kilka stron, jak ta firma powie, panie, coś pan tu przyniósł, my tego nie będziemy podpisywać, to jest czerwone światło dla nas? Jak najbardziej. Dlatego, że w tym momencie możemy domniemywać, że wykonawca ma coś do ukrycia, tak? I już w moim mniemaniu jest to światełko ostrzegawcze przed ewentualnymi późniejszymi problemami. Okej, no to dobra, czyli trzymamy się tego. Co jeszcze? Jakie elementy? Remont łazienki. Niech będzie dołączony projekt graficzny dotyczący remontu łazienki. Mamy teraz dużo możliwości graficznych, projektowanie w 3D. Zaprojektujmy wymarzoną łazienkę na przykład i ten projekt dostarczmy wykonawcy, żeby też nie było wątpliwości co do rozmiaru fug, co do lokalizacji bidetu i tak dalej. Tak, i tak wszystko tak. Dzisiaj można. Jest to dzisiaj postęp nam techniczny, technologiczny bardzo pomaga. Okay. Kolejna rzecz. Trywialna sprawa, ale budzi bardzo dużo wątpliwości i nieporozumień. Po czyjej stronie są media? Media, które są użyte w czasie przez wykonawcę, remontu. Tak? Może to ma mniejsze znaczenie przy remontowaniu kawalerki, natomiast przy budowie domu, przy remontowaniu większych powierzchni, hali na przykład produkcyjnych, media są dość istotne, jeżeli chodzi o ogólny kształt i rozmiar prac, prawda? Musimy to precyzować. Powiem szczerze, że pierwszy raz o tym słyszę, więc mógłbym na tym się wyłożyć. Z rzeczy jeszcze istotnych, o czym pan już powiedział wcześniej, kwestia kar umownych. Zakładamy, że tak naprawdę realizacja projektu odbędzie się bez większych problemów. Natomiast naszym zabezpieczeniem są kary umowne za każdy dzień zwłoki opóźnienia. Wykonania prac. Jest to też taki czynnik dyscyplinujący wykonawcę, żeby zmieścić się po prostu w odpowiednim terminie. Żeby skupić się na tym. A dopytam jeszcze o te kary. Czy w umowie zdarzają się kary w naszą stronę, jakby w stronę inwestora też?
To zależy tak naprawdę od intencji wykonawcy. Ja staram się unikać tego typu zapisów, ponieważ one są niekorzystne dla klienta. Natomiast oczywiście wykonawca taką karę też może umieścić. Jeśli raczej on by swoją umowę tworzył, to być może tam coś tak, może... Ale najczęściej tego typu kary ze strony wykonawcy dotykają opieszałości w płatności zleceniodawcy. Dobra. Kolejna rzecz. Ubezpieczenie OC. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalną firmą budowlaną, nie wyobrażam sobie, żeby taka firma pracowała bez odpowiedniego ubezpieczenia. Czyli swoje ubezpieczenie całej firmy w razie sytuacji, załóżmy, zalania, tak? Firma robi, pęknie rura, zalewają się dwa mieszkania pod spodem, no i firma mówi, że to trudno. To sobie proszę załatwić. Dokładnie tak. Jeśli firma wykonawcza nie ma złych intencji, numer ubezpieczenia, a wręcz umowę ubezpieczenia powinna nam przedstawić. Czyli musimy zobaczyć szczerą umowę lub numer, sprawdzamy, czy to jest... Dokładnie tak. I traktujemy to jako załącznik do umowy. Dobra. I chyba tak naprawdę to jest większość tych tematów, które są dość istotne. Oczywiście na ten temat można dużo więcej mówić, ale nie chcemy zanudzać słuchaczy. Jeszcze raz powtarzam jako kwintesencję, żadna umowa ustna, czyli tylko wszystko i wyłącznie wszystko na papierze. Pisemna. Dobra, mam tutaj taki punkt, który powiem szczerze, że bardzo analizowaliśmy, ale to jest coś, na czym ja też mógłbym się wyłożyć. Widać po tym, że ja naprawdę tych remontów jeszcze zrobiłem mało. Kwestia materiału, bo często jest takie pytanie, ludzie chcą trochę zaoszczędzić i mówią, to ja te materiały kupię, ja te materiały dostarczę na budowę. Okej, gdzie tam może być pułapka i haczyk? Przede wszystkim to też powinno być zapisane w umowie, kto dostarcza materiał na budowę. Czy wykonawca, czy zleceniodawca. Zazwyczaj jest tak, że wykonawca i potem te materiały z nami rozlicza. Natomiast przy mniejszych skali, mniejszych remontów, może być to tak naprawdę zleceniodawca. I w tym momencie warto by było zaznaczyć, jaki materiał kupujemy i rozliczamy ze zużycia materiału danego wykonawcy. Żeby rozliczamy? Co to znaczy? Przypadkowo nie okazało się tak, że nasz materiał, który pozostał w dużej ilości, bo wykonawca dał nam złe parametry, ile kupić tego materiału, wykorzysta na jedną budowę. Aha, aż tak, czyli po prostu my płacimy za remont innego mieszkania jakby. Oczywiście mówię o skali większej, typu hala produkcyjna, typu dom. No ale jak przyjeżdża tam na przykład jedna paleta jakiejś zaprawy, czy dwie palety, no to ktoś, kto się nie zna i nie robił tego wcześniej, no to nie jest w stanie sobie wyliczyć, ile realnie tego materiału tam zejdzie, czy jakieś silikony, fugi i tak dalej. Mówimy o większej skali. O większej skali, dobra. Okej, no to mamy. Co jeszcze? Może jest jeszcze coś, o co nie zapytałem, czyli kwestia materiałów to jest to? Jest jeszcze taki klasyczny przypadek. Mnie to też kiedyś dotknęło. Co jeszcze w tej umowie powinno być załączone, żeby nam było łatwiej to może wszystko? Nie tyle, co kwestia już umowy, bo to w miarę omówiliśmy. Dochodzi do remontu, powiedzmy, sufitu. Okej. Natomiast przy okazji nieprofesjonalna firma budowlana niszczy nam podłogę, niszczy nam ściany. Więc mówiąc szczerze, dla świętego spokoju zleceniodawcy lepiej przed remontem takiego pomieszczenia zrobić zdjęcia, żeby nie było wątpliwości, że tych plan wcześniej nie było, a one były, tak? Czyli zdjęcia przed i to jest protokół, firma to podpisuje, każde zdjęcie ona musi parafować, żeby ona je widziała. Dokładnie tak, żeby nie było takiej sytuacji, że wykonawca mówi nam, ale panie, te popękania już były, te plamy już były, a ta dziura w podłodze ma już 20 lat. Tak, tak. Potem są to kolejne koszty, tak? Co z tego, że mamy piękny sufit, bo to było przedmiot zlecenia firmy wykonawczej, jeżeli przy okazji są zniszczone kolejne rzeczy, co budzi koszty po naszej stronie. Zgadza się. No bardzo, myślę, kolejna istotna rzecz, o której pan wspomniał, o której w zasadzie ja tak na co dzień nie myślę, bo się wydaje, że chce się zrobić jedną rzecz, a zabezpieczenie, lub właśnie zabezpieczenie się w ten sposób, że wyniesiemy jakieś meble, to nie wszystko z danego pomieszczenia, tylko zrobienie jeszcze zdjęć, protokół, podpisanie przez firmę czy szefa firmy tego, że on to widział, że on to akceptuje, że te zdjęcia są i tak po pomieszczeniu wyglądało. Także myślę, że sporo wiadomości, panie Leszku. Bardzo dziękujemy. Myślę, że można po obejrzeniu tego filmu śmiało zabierać się do szukania firmy. Już wiecie, jak firmę remontową, budowlaną szukać. Co później to umowa, no i później kolejne elementy. Także myślę, że bardzo fajna wiedza. Dziękuję. W razie wątpliwości wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z kancelarią. Dziękuję bardzo. Dziękuję.